siedzie, a przedstawże mnie naszej czarującej gwieździe ekranu. Ser? Dzień dobry, chłopcy. Jestem dziewczyną nowoczesną. Codziennie bywam w kawiarni. Ja? Żoną Terminatora? Wiesz co? Dziwną ochotę napić się z tobą jednego koktajla. Ja chcę ciasno. Ja muszę mieć wężową linię, rozumie pani? Cała moja przyszłość zależy od tego. Siadacz! Cicho! Ja to rządzę. Witam Państwa serdecznie w Iluzjonie na drugiej części opowieści o naszej równie świetnej, co egzotyczno podniecającej gwieździe Inie Benicie. Odcinek ten nosi tytuł Moja miłość nazywa się życie. To zdanie wyjęte z jednego z wywiadów Inny Benity, który ukazał się w przedwojennej prasie. W całości brzmi on tak. Niech pan napisze, że jestem strasznie zakochana. Moja miłość ma ślicznie brzmiące imię, na którego dźwięk ludziom rozjaśniają się oczy. Moja miłość nazywa się życie. Bardzo ładne słowa. Jestem na śmierć zakochana w życiu. Te słowa Inny Benity okazały się tragicznie prorocze, ale o tym w następnym odcinku. Panie Jurku, czemu pan tak nagle posmutniał? Jakoś sam nie wiem. Inna Benita kojarzy się przede wszystkim z jej rolami komediowymi i słusznie, bo te są bardzo efektowne i te najczęściej pamiętamy. Co to jest? Co pan ze mnie zrobił? Pan chyba jest pijany. Bezczelność! Można poprawić sobie. Co za bezczelność? Proszę wyjść! Proszę wyjść! Było tych ról 6. Ale nie zapominajmy, że wystrzałowa na ekranie seks dziewczyna straszną się bardzo. Była także aktorką dramatyczną, która ma na swoim koncie nie 6, ale 9 poważnych ról filmowych. Coście Wasylowi nagadali? Ze wsi chcecie mnie wypędzić? Spróbujcie. Znajdzie się taki, co mnie obroni. To pyska nie rozpuszczaj. Pierwszą taką rolą była Maryjka w dramacie filmowym Przybłęda, rozgrywającym się na Huculszczyźnie. Inna Benita bardzo ceniła sobie pracę w tym filmie i jego reżysera Jana Nowinę Przybylskiego. Co wam zrobiło, że mnie chcecie wypędzić? Ukradłam co? Zabiłam kogo? Jeszcze przed premierą opowiadała, jak ten film powstawał. Kochaną i nienawidzoną zarazem kobietę gram pierwszy raz. A trzeba wiedzieć, że potrafię inaczej na miłość reagować, inaczej na nienawiść. Gdybyś była uleglejsza, to by to się wszystko dało załatwić. W czasie zdjęć miejscowi Huculi ją, klasyczną dziewczynę z miasta, pokochali jak, cytuję, Inę Benitę, dziecko swej wsi, a ona wielce się do nich przywiązała. A jaką rolę grała? A ta Przybłęda nic nie robi i na chłopów uwodzi i jeszcze sol Wójtką oni skacze. Gram rolę Przybłędy, niepotrzebnej dziewczyny ze wsi huculskiej, której przypisuje się wszelkie zło spadające raz po raz na wieś. Kogo bronicie? Swojej byłej czy przyszłej kochanicy? Maryka, iźno, wujcie wołają. Wójt? Niech sam do mnie przyjdzie. Wiem, czego mu się zachciewa. Już wtedy, na początku lat 30. trafnie Inę Benitę
charakteryzowaną. Dziewczyna ładna, gładka, zdrowa. Ina Benita, obdarzona największym z naszych aktorek temperamentem, specjalnie nadaje się do odegrania podobnych przy błędzie ról. Znamienicie oddaje różnorodność stanów uczuciowych szczutej jak suka przy błędy, bez ojca, matki i ciepła dachu rodzinnego. A prasa po premierze pisała: Ina Benita jako Maryjka jest prawdziwie piękna i fotogeniczna. Rolę swą odegrała z werwą i zrozumieniem. A na innych łamach można było przeczytać: po prostu śliczna, ekspresji, impulsywności, żywiołowości, radości życia jest w niej ponad miarę. Chłopa to może sobie wezmę, ale nie was, stary dziadu! Już później zwracano uwagę na jej talent do odtwarzania kobiet niejednoznacznych moralnie i zauważano, że zaczęła wtedy tworzyć i rozwijać charakterystyczną postać obdarzonej dużym ładunkiem erotyzmu kobiety przegranej. Uczciwa dziewczyna? Nie taka jak ja? Uczciwa! Milcz ty, diablicu! Nie zawsze przybierało to kształty dojrzałe, artystyczne. Ale pamiętajmy, nie ona pisała scenariusze, nie ona produkowała te filmy i nie ona je reżyserowała. Tyle razy podziwialiśmy państwa na ekranie. Tak czy inaczej, była jedną z najciekawszych osobowości aktorskich naszego przedwojennego filmu. Kina. O tak! Nawet mi się to wszystko śniło! Co pani mówi? Tak! Mnie się pani śniła przez całą noc. Naprawdę? Cóż to, panie, dostanę nudystkami? Ojej, przepraszam bardzo! Ojej, aha, ojej teraz! A więc! Drugim filmem, w którym mogła się wykazać swym dramatycznym, a nie tylko komediowym talentem, była adaptacja powieści, reportażu Heleny Boguszewskiej i Jerzego Kornackiego Ludzie Wisły w reżyserii Aleksandra Forda i ze zdjęciami, z dwóch powodów jest to bardzo ważne, znakomitego operatora Stanisława Lipińskiego. Po pierwsze, no bo znakomicie pokazał piękno i atmosferę Wisły. No a drugim powodem jest to, że od 1938 roku Ina Benita i Stanisław Lipiński byli małżeństwem. Mężu? Zcieszono. A o czym był ten, no niestety, przez producentów i cenzurę zmasakrowany film? Przedwojenne wiadomości filmowe tak pisały. Film przedstawia życie mieszkańców tej rzeki. Ich wielkie smutki i duże radości, twarde życie i umiłowanie tego nielądowego bytowania. Ciągle pływające domy, brak stałego punktu zamieszkania mają tę zaletę, że wodniacy czują się obywatelami wszystkich miast nadbrzeżnych i wszędzie są jak u siebie. Dopiero teraz zrozumiałem, jaka to jest ciężka praca. A jak w tym środowisku czuła się nasza gwiazda? Teraz jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Gram w filmie, o jakim marzyłam przez lata. Jestem zachwycona warunkami pracy i niesłychaną świeżością tematu. Gram rolę Anny Berliniarki. Dodam, Berlinka to rodzaj barki wiślanej. Jestem córką starego Wiślaka. Zapytana o dalsze plany, odpowiada: teraz ściele się przede mną wiślana droga mojej podróży od Płocka do Gdyni. Może to będzie wyglądało na frazes. To flisacze życie pokochałam bardzo i nie zamieniłabym wspaniałej, cudownej wstęgi Wisły na żadne atelier filmowe. Barki, berlinki i tratwy, ludzie prości
i piękni, jak urok Wisły. Oto świat, w którym teraz żyję. Film ten nazywano romansem z pogranicza dramatu społecznego. Tego rodzaju filmy zaczęły na szczęście tuż przed wojną powstawać. Naprawdę zrozumieć nie mogę, jak taka piękna kobieta jak pani może wytrzymać w tej gruszy. Kto wie, może już niedługo. A czy poza mną już nikogo pan tu nie dostrzegł? Niestety, nie zawsze było jej danym granie w takich filmach. Musiała, na szczęście tylko w epizodycznych rolach, wrócić na salony, do pałaców czy zamożnych domów. Jest tu operator, reżyser, kierownik produkcji. Wszyscy tu czekamy na ciebie. No przychodź natychmiast, ale zaraz. W arcymelodramacie Gehenna grała przyjaciółkę głównej bohaterki. Obie grają dobrze i wyglądają ładnie, pisała. Tobie nie wstyd kokietować poza moimi plecami? To kłamstwo. Nigdy nie odezwalam się pierwsza do niego ani słowem. Tak, więc chcesz wmówić we mnie, że to nie ty za nim, tylko on za tobą się ugania. Ale nie triumfuj za wcześnie, bo Andrzej jest mój i będzie mój, rozumiesz? W moi rodzice rozwodzą się. Była partnerką głównego bohatera. Jur, czy to prawda, że masz zamiar żenić się z Nawęczową? Albo co? Zazdrosna jesteś? No wiesz, chodzi tylko o to, że mogę stracić partnera. W sercu matki koleżanką głównej, bohaterki. Posłuchajcie, co napisałam. Wyobrażam sobie. Daj spokój. Niezbędnik oczywisty, to jest brudny, nie jest czysty. Prawda, jakie dobre? Siada, bzdura. Niezbędnik oczywisty, nie jest czysty. W O czym się nie mówi, jedną z młodych dziewcząt, które zeszły na złą drogę. Ja chcę jeszcze szampitra. Nalej mi! Stąd, jakże można mówić na szampana szampitra? Dlaczego? No tak, to zupełnie tak, jak ja bym na ciebie Zuzu mówił Mańka. Na szczęście pojawiły się dwie role, które ją, a także krytyków, bardziej zadowoliły. No, to ja... Pierwszą była ta z doktora Murka. Grała tu jedną z kobiet tytułowego bohatera. Jakby pan doktor chciał, to by się kobietom podobał. Niech Karolka nie nudzi. Owa, tylko pościele łóżko już mnie nie ma. O Inie Benicie pisano, że jest naturalna i pełna prostoty. Bo Karolka płacze. Co to za scena? Druga rola była znacznie poważniejsza. Akcja filmu toczyła się w śląskim Zagłębiu Węglowym. Oto, jak to się mówi, tekst z epoki. Proszę za mną. Czy piękna córka magnata węglowego, Ina Benita, zdoła usidlić i unieszkodliwić najniebezpieczniejszego przeciwnika kapitału niemieckiego na Śląsku? Szalonego inżyniera Nawrota, Zbigniew Sawa. Nie chcemy pracować dla zysku obcych! Chcemy pracować dla ojczyzny i dla naszych dzieci! Z tego jednego reklamowego zdania dowiadujemy się o głównym problemie czarnych diamentów. Wątek osobisty toczy się tu w trójkącie. Wspomniany już inżynier Nawrot, wspomniana piękna córka zagranicznego przemysłowca kontra oraz szczerze i uczciwie zakochana w inżynierze jego sekretarka Tereska, należąca do starej polskiej rodziny górniczej. Halo? A, dzień dobry. Zaniedbujesz mnie, kochanie. Ciągle ta wstrętna kopalnia. Jestem o nią zazdrona. Chcę, żebyś przyjechał zaraz. No, jeżeli będę mógł. Jeżeli czas pozwoli. Czarne diamenty był jednym z pięciu ostatnich filmów, w których grała Ina Benita. O pozostałych i o jej burzliwych, tragicznych i do końca niewyjaśnionych losach wojennych opowiem w następnym Iluzjonie. Teraz zapraszam Państwa na projekcję tak ważnego dla Iny Benity, jak słyszeliśmy, filmu Przybłęda. Do zobaczenia.